Artystycznych wrażeń życzy Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Chcieliśmy opowiedzieć Państwu historię Krzysztofa Komedy, jego tragicznej śmierci. Krzysztof Komeda umarł 23 kwietnia 1969 roku po wielomiesięcznej śpiączce, w którą zapadł po wypadku, do którego doszło w Beverly Hills. W tym wypadku brał najprawdopodobniej udział Marek Chłasko i w naszej opowieści pojawi się Marek Chłasko. Nie wiadomo, czy brał w tym udział, nic nie jest wiadome w tym opowiadaniu, natomiast wiadomo, że Marek Chłasko umarł w czerwcu 69 roku w Wiesbaden. Zażył dużą ilość tabletek, po czym popił alkoholem. Czy nie wiadomo, czy popełnił samobójstwo, bo on często po prostu zażywał tabletki i popijał wódą. Tak, to jest niejasne. Niejasne też jest to, dlaczego w nocy z 8 na 9 sierpnia 69 roku Charles Manson wysłał swoją bandę do willi Romana Polańskiego w Beverly Hills i w wyniku tego najścia została zamordowana ciężarna żona Romana Polańskiego, Sharon Tate. W tej masakrze również został zamordowany Wojciech Frykowski, który przyjechał za Polańskim, żeby zrobić karierę w branży filmowej. Wydarzenia z 1969 roku przeżyły również nieuczestniczące w tej masakrze Zofia Komedowa. Oraz amerykańska kochanka Komedy, Evelyn Elana Cooper. Mówimy więc o umarłych, a mówiąc o umarłych, wszak mówimy o sobie. Bardzo cieszę, że mamy za sobą pewien etap współpracy, który nazwaliśmy Duopolis. Wszyscy Państwo wiedzą, o co chodzi. Pojawiliśmy się na chwilę w Warszawie. Mogliśmy podziwiać artystów z Imki, również w Łodzi. To też było niezwykle interesujące przeżycie. A teraz pierwszy wspólny projekt, który będziemy mogli podziwiać już za chwilę, w piątek, premiera. Niezwykły spektakl o niezwykłej osobie. Nie znam dalszych planów Duopolis. Wiem, że pan Mikołaj Grabowski ma realizować następny spektakl. Myślę, że to jest fajna okazja dla takiej wymiany międzymiastowej doświadczeniami. Rzeczywiście tych pól do eksploatacji jest dużo, więc no, życzę jak najlepiej projektowi Duopolis, bo też Komeda, gdyby nie projekt Duopolis, pewnie by nie powstał. Więc myślę, że to jest fajna współpraca, którą zadzierzgnęły oba teatry. Wcześniej przecież doszło do prezentacji spektaklu Kobro z Teatru Nowego w Łodzi, tutaj w Warszawie, przy bardzo dobrym przyjęciu w ramach festiwalu Polska w Imce, na który zapraszamy najwybitniejsze przedstawienia z Polski do prezentacji w Warszawie. I to Kobro zostało bardzo dobrze przyjęte, bardzo dobrze. Słyszałem dziś znakomite opinie o aktorach Teatru Nowego i o całej inscenizacji. My zaprezentowaliśmy dzienniki Gombrowicza Grabowskiego, Gombrowicz-Grabowski w Łodzi. No i teraz rzecz, która jest takim zwieńczeniem pierwszego etapu tej naszej współpracy, czyli koprodukcja, która już miała premierę w Łodzi. Dzisiaj jeszcze będzie o tyle ciekawa premiera, że będzie dużo ludzi, które pamięta Komedę i pamięta te postaci, pamięta te czasy, więc tu jest tym większy ciężar jest dzisiejszej warszawskiej premiery. Była impreza u Polańskiego.
on uderzył głową o kant basenu. Głupio, banalnie, ale tak było. I po co robić z tego dramat? Głupio, bo wąsko, a trzeba szerzej, bo to się nie wzięło znikąd. Bo jak się jedzie w pewien wolny weekend do Meksyku podziwiać bastion umarłych, a się jedzie, to się tych umarłych w drogę powrotną zabiera. A ci umarli jadąc w gościnę, nie jadą przecież z pustymi rękami. Brzmi lepiej? Mnie to się podoba ta prawda, co mi Ewa Frykowska wywróżyła. Ewa Frykowska, pierwsza żona Wojtka, bo Osiecka to była ta druga. Zresztą Krzyś był świadkiem na ślubie Wojtka i Osieckiej razem z Bobkiem Kobielą. I ta Ewa mieszkała ze mną w Krakowie. Jednego piątku rozłożyła karty na tapczanie i natychmiast je zwinęła. W kolejny piątek to samo. A na trzeci piątek bardzo się zdenerwowała i powiedziała: Zosiu, nie chcę cię denerwować, ale Krzyś jest w wielkim niebezpieczeństwie. On umrze. Wielkie mi mecyje, myślę sobie. Każdy umrze. To mi się przypomniało, jak do Ameryki przyjechałam. Oni akurat wódkę z Romkiem pili. I ja mówię: panowie, jak tylko kończycie, to spierdalamy. Nie wiem, czy do Polski. Może do Paryża, może do Londynu, ale spierdalamy. Opowiadamy o śmierci Krzysztofa Komedy, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Mówi się o tym, że przez wypadek, w którym był razem z Markiem Chłaską. Natomiast Wojtek Frykowski ma swoją wersję tych wydarzeń, że po prostu został pobity przez Marka Chłaskę, a jak było naprawdę, tego się nie dowiemy. Czasem coś do szufladki w mózgu wpadnie, klapka się zamknie, a po kilkunastu latach otworzy i człowiek bierze za swoje. Bardzo to ładne, co powiedziałeś, co napisałeś. Bardzo to ładne, bardzoś ładny, chociaż matka moja uważa inaczej. Jesteśmy w miejscu, gdzie powstał pierwszy klub jazzowy, w którym Komeda bywał, w którym i Chłasko bywał. I dzisiaj na widowni no, jestem niezwykle stremowany, bo i Urszula Dudziak, i Wojciech Karolak, i Jan Ptaszyn Wróblewski, więc ci, o których mówimy w przedstawieniu. No, niezwykle ciekawa sytuacja. Pierwsze tygodnie w Warszawie to spędził w moim mieszkaniu. Napisane nawet. Także oddałem mu swoją kawalerkę i mieszkał z Zosią. Mam też pianino było do dyspozycji, także to był taki moment, kiedy się bardzo przeżyliśmy, bo codziennie, nawet czasami śniadanie mu przynosiłem do łóżka, bo oczywiście byłem wielkim admiratorem jego sztuki, on wtedy był wielkim artystą. Ja byłem młodym studentem szkoły muzycznej. Także od tego czasu zaczęła się taka, oczywiście przyjaźni artystycznej, właściwie nie mogło być, bo ja byłem pianistą, on był pianistą, czyli dwóch pianistów raczej rzadko ze sobą pracuje razem. Natomiast każde spotkanie było zawsze z wielką przyjaźnią. Czyż gaz, prąd, woda, śniadanie, obiad, kolacja, spodnie, buty, koszula, umowy, bilety, loty, lekarz, fryzjer, dentysta, dzień, rok, tydzień, z głowy, wszystko ja! Przerywa pracę tylko w Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Czego ci życzyć, Krzysiu, na ten przyszły rok? Żeby nie było wojny? Żeby mnie Romek zaprosił do siebie do USA, żebym mu coś tam napisał i żeby to było dobre. Jestem Krzysztofem Komedą i spektakl jest o nim, ale bardziej opowiadany przez wspomnienia jego przyjaciół. Więc ja raczej jestem taką osobą przenikającą ten świat, która jest pretekstem do tej opowieści. To nie ja o sobie opowiadam, to moi przyjaciele z tamtych czasów o mnie opowiadają, że tak powiem. Ja nie miałam możliwości poznać osobiście Komedę, ale Zośkę znałam doskonale. Mogę powiedzieć nawet, że się w pewnym sensie przyjaźniłyśmy, była kobietą szaloną i jej narracja, także w tym spektaklu, to co mówi Bielska, to są fragmenty książki opracowanej wspomnieniowej Zofii,
przygotowanej przez jej syna Tomka Lacha. Ja czytałam tę książkę słuchając jednocześnie, więc dlatego mówię, że z wielu powodów sentymentalne spotkanie, ale z drugiej oczywiście teatralne, bo muzyczne mniej. Mimo że jedna rzecz mi się bardzo podobała, powiedziałam i wszyscy się zgadzają z tym, że to jest rodzaj pewnego szaleństwa, tak jak improwizacja na jam session, prawda? Że różne tematy, różne instrumenty, różne wątki, ale jest leitmotiv i tym leitmotivem jest komeda. Dwie podkoszulki, koszula, sweter, koszula zawsze w kratę. Krata mi się, kurwa, kojarzy z więzieniem, bo to, że jestem w Kalifornii, nie oznacza, że przestałem być więźniem. Czasem długi płaszcz, bo to, że jestem w Kalifornii, nie oznacza, że zawsze jest ciepło. Czasem pada w Kalifornii i wtedy wojskowa kurtka z kapturem. Marek Łasko pierdoli mieszczańskie szczęście. Żygać mu się chce patrzeć na tę zorganizowaną, ratalnie spłacaną drogę do śmierci. Dlatego jest bardzo wiarygodne, kiedy mówi. Najszczęśliwszy byłem w Polsce, kiedy nie miałem co jeść. Chodziłem w podartych portkach i wierzyłem, że jakoś ułożę sobie życie. Dla mnie to nie jest spektakl wspomnieniowy. Dla mnie to jest spektakl o odwadze młodych, którzy potrafią w przeciwieństwie do nas wymyśleć taki kolaż, który jest ich wyobrażeniem o tamtych czasach. I to jest, wydaje mi się, poza paroma odkryciami aktorskimi, których tutaj w Warszawie nie znaliśmy, mówię o aktorach łódzkich, to jest po prostu taka wielka odwaga, która płynie z młodości i tego, że oni nie mają właściwie żadnych oporów, żeby coś pomieszać, żeby coś powiedzieć po swojemu. Ja wiesz, czytałam o Jałcie. To straszne. No. Jest mi bardzo przykro. Jeśli mogłabym coś zrobić. Możesz częściej wpadać. No, wiesz, ja właściwie nie do ciebie. A do kogo? On mnie kochał. Prawda? To jest spektakl, o którym myślimy od 2 lat. Myśleliśmy z Jarosławem Murawskim. I najpierw przekopaliśmy wszystkie możliwe wspomnienia, dokumentacje, filmy, zdjęcia, nagrania. Potem pojechaliśmy na tydzień do Sopotu, zamknęliśmy się na takiej rezydencji artystycznej, na którą jeszcze nas wysłał dyrektor świętej pamięci Zdzisław Jaskuła. I tam, to było rok temu, ponad rok temu już teraz, i tam powstały jakieś pierwsze szkice tego tekstu. Potem Jarek to rozwijał i potem dopiero rozpoczął się proces prób. Więc jest to jakaś bardzo długa tak naprawdę droga. Pomysł na to przedstawienie wykluwał się w ramach warsztatów teatru dokumentalnego Sopot Nonfiction, które współorganizuję w Sopocie. To było 2 lata temu. Bardzo się cieszę, że Lena Frankiewicz i Jarosław Murawski doprowadzili do finału, do premiery. Myślę, że to wielką wartością tego przedstawienia jest to, że ono przekracza teatr dokumentalny, przesuwa tę historię w świat fantazji, w świat mitu, opowiada nie tylko o samym Komedzie i o jego tragicznej śmierci i fantastycznej muzyce, ale też o micie artysty emigranta, o tożsamości polskiej, o tym, w jaki sposób kultura polska funkcjonowała za granicą. To jest opowieść gorzka, krytyczna i dlatego jakoś bardzo jestem dumny, że coś, co zaczęło się u nas na warsztatach w Sopocie 2 lata temu, znalazło taki finał. Pan jest ten słynny Komeda. To pani jest ta słynna Warska? Wymieniwszy inicjacyjne uprzejmości kilka godzin wcześniej w krakowskim jazz klubie, którego byłam prezeską, no i który to właściwie wszystko ja, kiedy on mówi o miłości do jazzu, o modern jazz kwartecie, o Gillespie'm, Gardnerze, Davisie, o próbach w poznańskich świetlicach, gdy oparci o kamienny mur patrzymy na zakręty Wisły,
chociaż byłam już wcześniej mężatką. Mam z tej pomyłki syna, którego ogromnie kocham. Chociaż nigdy nie odczuwałam samotności, czuję się jak niedźwiedzica, która pierwszy raz opuszcza gawrę i przed którą wreszcie otwiera się świat. Ale że mnie wtedy wziął za Warską, to mu do końca życia będę pamiętać. Temat tego przedsięwzięcia jest bardzo wysoki, świetny, wspaniały, diagnozujący nie tylko czas dzisiejszy, ale także czas przeszły. Ten przeszły, który jeszcze my pamiętamy, czyli czas, kiedy Polska po wojnie i nasi artyści, współtwórcy kultury wyzwalali się z jakiś pęd komunizmu, z jakiś pęd jakiegoś autorytaryzmu. I okazywało się, że jest ich bardzo wiele. Oni są oczywiście troszkę zwariowani, no ale są artystami, więc mogą być zwariowani. Natomiast zostawili dobry ślad w Europie, w Ameryce, w świecie. I ta premiera bardzo mnie pocieszyła, bardzo mnie uszczęśliwiła, że otóż tak, no jesteśmy małym, słabym, jak mówił Gombrowicz, narodem na wschodzie Europy, ale jednak mamy w sobie ochotę bywać w świecie. Bywać w świecie nie tylko jako ludzie jeżdżący na zmywak, ale przede wszystkim ludzie, którzy dają światu świadectwo swojej tożsamości, czyli także świadectwo tożsamości Polaka. Przyjaciół to on właściwie nie miał. Znajomych, owszem, miał, ale dopiero w Ameryce go pokochali. Bo on kompleksy miał. Jest takie powiedzenie, ryży i kuternoga to przestroga od Boga. I on to sobie w Ameryce odbijał. Mustanga sobie kupił. Tam mieli takie radio, gdzie na okrągło same hity leciały. I jedziemy któregoś razu, stajemy na światłach, a tam z co drugiego wozu tę jego kołysankę słychać. I on mówi, słuchaj, słuchaj, to moje. Dumny był. Kontrakt miał już podpisany z Paramount Pictures Corporation. Muzyka do 3 filmów rocznie. A Morricone miał do 2. Potraktowałem ten spektakl jak koncert jazzowy i weszło świetnie. Jestem bardzo szczęśliwy, bo on ma urok. Ten spektakl ma urok, ma jakąś tajemnicę w sobie. Delikatność. Podobało mi się. Ty, ja... Zmierzamy do jakiegoś strasznego kresu. Ja sobie pogodnie pomyślę, że skoro ty tu sobie parę dni poleżysz, a mnie się właśnie zepsuł samochód, to ja cię jak kumpel zapytam, czy w tym czasie mogę używać twojego Mustanga. Samochód nieużywany się niszczy, każdy to wie. To co? Dzięki. Już wziąłem. Ilonka znalazła kluczyki w twoim apartamencie. I przyjechaliśmy nim tutaj, prosto do ciebie. Widzisz? Na starych kumpli zawsze możesz liczyć. I co wy byście beze mnie? Co wy byście beze mnie? U Krzyśka byłeś? A po co ja mam do Krzyśka? Jakąś pantomimę odstawiać? Przecież jego nie ma, on nie kontaktuje. Mustanga odstawiłeś? A obchodzi cię to, bo? Spierdalaj. Zresztą mam na twoje spierdalanie stosowny papier. Od tej chwili jestem jedynym reprezentantem prawnym Komedy z listownego upoważnienia jego matki. W naszym spektaklu jest to czarny charakter,
chociaż tak naprawdę do końca tak nie było, ponieważ pan Wojtek Frykowski, no, moim zadaniem jest obrona postaci, czyli ja go będę bronił do końca i tu każdy z bohaterów ma swoją rację. Tak samo Wojtek Frykowski, który jest uważany za czarny charakter, ale tak naprawdę nim do końca nie był. Jest tylko u nas w spektaklu. Amerykance! To inne! Pasmatrycie tylko! Pasmatrycie, jaki Amerykańcy! Dobra, kurwa, przychodzę na Polski, żeby się pomyślała, że jestem pijany. Ja sobie znalazłem bardzo fajny sposób na życie, mianowicie nie robię nic, żeby nie mieć potem żadnych wyrzutów sumienia. Mnie obojętne, czy tu, czy tam jestem uchodźcą, mi jest zupełnie obojętne. Mia Farrow jest takim symbolem amerykańskości w życiu komedy, w życiu Polańskiego, takiego kompletnego odrealnienia tej sytuacji szarej Polski z tamtych lat. Jest takim promykiem tej naiwności hollywoodzkiej i pozytywizmu. Jestem tym muzykiem jakby samoukiem też, więc jakby budowałem przez muzykę, przez myśl o muzyce, jak ona ma po prostu płynąć, jak ma żyć. Tylko muzyka mnie prowadziła, nie prowadziły mnie żadne wzorce, nie prowadziła mnie żaden pomysł na rolę, tylko po prostu jakby praca nad tym. Podobno Polacy to Włosi północy. To widać po zabudowie i ogólnym szacunku do przestrzeni. U nas też jest ładnie! U nas też mieszkał papież, a do tego Szymborska i Miłosz, czyli cała Trójca Święta w komplecie, jak również z innej beczki Polański, chociaż on akurat nie ma zbyt dobrych wspomnień z Krakowa, ale jeszcze się taki nie urodził, co by Polańskiemu dogodził. Czasem można odnieść wrażenie, że wciąż jest okupacja. Przecież to jest niemożliwe, że ci, którzy tak nas na co dzień wkurwiają, to też są Polacy. Po co mieliby to robić? Rodak rodakowi? Takie rzeczy to się robi tylko wrogom i to tym najgorszym. Jakieś obce skurwysyny musi opanowały administrację, może to Ruscy? Może to Ruscy? Cała ta... Nie wiem, jak ten kalejdoskop czy mozaika tych wrażeń muzycznych i tych słownie przeprowadzanych na wszystkie strony. Coś pięknego. Jeszcze w tej chwili w głowie mi się kręci, tak jak po weselu. Kiedy oglądałem po raz pierwszy Wesele Wajdy, miałem też wrażenie. Wyszedłem z kina i kręciło mi się w głowie. Teraz też po tym Crazy Girl, ten świat wiruje. Niesamowite uczucie. Ja byłem osobistym przyjacielem komedii. Zosia już nie wytrzymała. Byłam z moją wnuczką i moja wnuczka to bardzo dobrze odebrała i bardzo się z tego cieszę. Właśnie młodzi ludzie jak odbierają. I ja myślę, że to jest ważny spektakl, bo on pokazuje ten świat, o którym często poza książkami mało młodych ludzi, myślę, mało wie, a jeżeli się myśli o jazzie i o historii, to się powinno wiedzieć. I myślę, że ta współpraca Teatru Łódzkiego z IMKO to jest bardzo dobry pomysł i na pewno zobaczę to, bo myślę, że ten spektakl będzie się rozwijał, to jest premiera, prawda? Będzie jeszcze się, bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona i cieszę się, że mogłam zobaczyć. Porusza bardzo ważną sprawę, bardzo w gruncie rzeczy ważną, ale też pokazuje, jaki mamy ze sobą kłopot ciągle. Sami ze sobą mamy kłopoty.
ważny, ważny spektakl. Ja się bardzo cieszę z tego, że ten spektakl po raz pierwszy był pokazywany w Łodzi. Ale to otwieramy naszą współpracę. Za chwilę kolejne ważne przedstawienie. Myślę, że również będzie się cieszyć taką popularnością. Wiele demonów w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, więc nasz projekt tutaj nabiera energii. Myślę, że widzom łódzkim i warszawskim będziemy mogli wspólnie z Imhoką pokazać wyjątkowe przedstawienie. Artystycznych wrażeń życzy Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi.